Louis Clyde Stuman, Płowy Pies, Część Trzecia. Jednakże główną linią obrony stanowiło świadectwo psychiatry, którego adwokat początkowo sprowadził do mojej celi. Psychiatra spędził ogółem chyba ze 40 godzin na rozmowach ze mną przed procesem. Doktorze Nicholson. Abner S. Nicholson z Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Berkeley. Proszę o pańską opinię co do poczytalności oskarżonego, powiedział przed sądem mój obrońca. Według mojego najlepszego rozeznania, człowiek ten jest w pełni władz umysłowej i co najmniej normalnej inteligencji, oświadczył psychiatra. Stwierdziłem jedynie w jego psychice istnienie jednego ograniczonego obszaru cech zespołu psychopatologicznego. Z punktu widzenia medycznego jednak powiedziałbym, że jako całość umysł jego jest umysłem człowieka zdrowego. Z punktu widzenia prawnego jest to umysł zdolny odróżniać zło i dobro. Czy zechciałby Pan wyjaśnić, Panie Doktorze, co właściwie rozumie Pan przez ograniczony obszar zespołu psychopatologicznego? Spytał adwokat. Jak jest to możliwe, by umysł był zdrów, zarówno z punktu widzenia medycyny, jak i prawa, a jednak wykazywał odchylenia od normy? W przypadkach nerwic psychogennych uznanych z punktu widzenia medycznego i prawnego, Odpowiedział doktor, umysł dotknięty jest pewnym określonym opośledzeniem, jakoś manią, urojeniem, niepokojem, obsesją. Odchylenie to występuje tak wyraźnie, że wywołuje zaburzenie osobowości pacjenta, tworząc syndrom, który określamy jako psychozę. Nie jest tak jednak z osobowością Granta Wilkinsona. Zespół psychopatologiczny, o jakim wspomniałem, jest w psychice pana Wilkinsona rzeczywiście ograniczony. Oddzielony jest od głównego strumienia świadomości. Nie znalazłem klinicznych dowodów na to, by odchylenie to wpływało ujemnie na jego umysł jako całość. Jest to, powtarzam, umysł zdrowy. Panie doktorze, poprosił mój adwokat, czy mógłby pan nieco bliżej wyjaśnić różnicę między istotną anomalią psychiczną a ograniczonym odchyleniem, o którym pan mówi? Spróbuję. Zasadnicza różnica dotyczy przyczyny, genezy. Prawdziwe manie i demencje tkwią głęboko w osobistym życiu chorego. W wielu przypadkach wywodzą się z trudnego dzieciństwa, z nieszczęśliwego układu stosunków rodzinnych i podstawowych zaburzeń seksualnych. Są jednak inne zespoły zachowania się patologicznego, które nie tkwią tak głęboko w złym dostosowaniu z okresu dzieciństwa. Całkiem normalne i zdrowe umysły mogą wykazywać nagle objawy psychotyczne w wyniku np. silnego urazu fizycznego lub wzruszenia. Najbardziej znanym psychopatologicznym przejawem tego rodzaju jest amnezja, czyli utrata pamięci. Amnezja może być traumatyczna, wywołana uderzeniem w głowę, nagłym szokiem emocjonalnym, a nawet wysoką ciepłotą w przypadku malarii. Nie, nie podsuwam myśli, że pan Wilkinson cierpi na amnezję zwykłą wywołaną uszkodzeniem mózgu. Stwierdzam wszelako, że to ograniczone odchylenie od normy, jakie dostrzegłem w psychice pana Wilkinsona, sprzyjać może amnezji w razie nagłego spiączenia się doznań emocjonalnych. Mój obrońca poprosił znowu: Może byłoby panu doktorze łatwiej wyjaśnić, gdyby przedstawił nam pan własną teorię tego, co zdarzyło się oskarżonemu w Laurel Canyon z punktu widzenia symptomów fizycznych i psychicznych? Spróbuję, obiecał psychiatra. Oczywiste jest dla nas wszystkich, iż zginęła kobieta. Dowody wskazują, a obrona przyznaje, że zginęła ona pod kołami samochodu oskarżonego. Sam oskarżony jednak utrzymuje, że tak nie było. Powiada, że przejechał psa. Jestem przekonany, że to co pan Wilkinson mówi dla niego jest prawdą. Pan Wilkinson we własnym umyśle przeświadczony jest, że jego wóz potrącił psa, a nie kobietę. Jest więc to utrwalone urojenie, Idę fix. W ograniczonym obszarze o charakterze psychopatologicznym, o którym mówiłem. Zastanówmy się teraz, co mogło się zdarzyć owego fatalnego dnia. Załóżmy, że oskarżony rzeczywiście skręcił na podjazd, bo chłodnica gwałtownie potrzebowała wody. Załóżmy dalej, że nieżyjąca teraz kobieta szła w owym momencie podjazdem, plecami odwrócona do nadjeżdżającego samochodu. Mogła nie słyszeć. Bo wóz miał już zgaszony silnik. Wilkinson mógł jej nie zauważyć, bo może w danej chwili wpatrywał się w termometr dla pomiaru temperatury wody w chłodnicy. Wysoki sądzie, prokurator zerwał się na równe nogi. Wysoki sądzie, zgłaszam protest przeciwko tej metodzie przesłuchiwania biegłego przez obrońcę. Domniemania i wyciąganie wniosków z dowodów to obowiązek przysięgłych. Czynienie tego przez biegłego jest najoczywiście niedopuszczalne. Ten biegły kompetentny jest tylko do wypowiadania się na temat zdrowia skarżonego z punktu widzenia lekarskiego. Adwokat dał dobrą replikę. Wysoki sądzie, od tego czy ustalimy prawdę o tym co się zdarzyło owego dnia w Laurel Canyon zależy życie człowieka. Nie chodzi tylko o prawdę dotyczącą wydarzeń na płaszczyźnie fizycznej, lecz o wykrycie tego, co działo się w umyśle oskarżonego. Kwalifikacje pana doktora Nicholsona jako biegłego sądowego w zakresie medycyny nie ulegają wątpliwości, a on uważa, podobnie jak ja, że nie może przedstawić definitywnego orzeczenia lekarskiego bez omówienia dowodów. Sędzia milczał przez okres dziesięciu uderzeń mojego wewnętrznego stopera. Potem zaś przemówił – Sąd powstrzyma się od wydawania opinii. Biegły może zeznawać nadal. Jeżeli okaże się, że świadectwo jego jest nieistotne dla sprawy, sąd zaleci przysięgłym, by je pominęli i nakaże skreślić je z protokołu. Doktor Nicholson kontynuował. Podsunąłem myśl co do tego, w jaki sposób mógł nastąpić wypadek. Nie twierdzę, że właśnie tak się stało, albo nawet, że to istotnie był wypadek. Jednakże, w oparciu o kliniczne wyniki mojego badania oskarżonego, doszedłem do osobistego wniosku, że to właśnie miało miejsce. Wypadek miał przebieg taki, jak opisuje go Wilkinson. Z tym, oczywiście, wyjątkiem, że skinęła kobieta, a nie pies. Zajrzyjmy teraz do umysłu Wilkinsona. Gdy zbyt już późno zahamował wóz, wyskoczył, zobaczył, co uczynił, i musiał być przerażony. Przerażony tak samo jak wysoki sąd albo ja bylibyśmy przerażeni w podobnej sytuacji. Orzeczenie, złożone przez koronera, stwierdza, że już pierwsze uderzenie samochodu złamało podstawę kręgosłupa kobiety. Tego rodzaju uraz mógł już wywołać paraliż nóg i bez wad dolnej części ciała nie musiał natomiast koniecznie pociągnąć ze sobą utraty przytomności. To zaś z pewnością oznaczałoby doznawanie niezmiernego bólu. Tak więc obecni tu przyznają, że kobieta mogła krzyczeć wskutek straszliwego bólu i próbowała podnieść górną część ciała, opierając się na rękach. A przecież właśnie takie zachowanie przypisuje pan Wilkinson temu psu, o którym twierdzi, że był ofiarą doktor Nicholson ciągnął. Mamy więc kobietę leżącą na drodze i próbującą w bólu podnieść się. Widok ten musiał przerazić Wilkinsona i przepełnić go nieznośnym uczciem winy. Trwające krzyki kobiety stały się dodatkowymi bodźcami słuchowymi dla garniętego paniką umysłu Wilkinsona. Możliwe też, że właśnie w owej chwili Wilkinson rozpoznał w ofierze słynną aktorkę, a to... Wywołało dalszy wstrząs. Gdy krzyki kobiety rozległy się nadal echem w wąskim przejeździe, umysł Wilkinsona doszedł do granicy tolerancji wstrząsu. Sądząc prawdopodobnie, że kobieta czy tak czy owak umiera z desperacją sięgnął po jedyny dostępny środek uciszenia jej i położenia kresu męczarni do samochodu. Cofnął wóz po jej ciele i potem jeszcze raz pojechał naprzód, tak jak przyznaje, że ponownie przejechał psa. Otóż następnie zdał sobie w pełni sprawę z tego, co uczynił. Istnieje pewien próg wytrzymałości traumatycznej, powyżej którego umysł traci równowagę. Wilkinson doszedł właśnie do tego progu i był na krawędzi tegoż historycznego stanu szaleństwa, który ogarnia żołnierzy gnanych strachem na polu bitwy. W tym momencie pies, książę Igor, mógł właśnie biec drogą od domu, reagując na krzyki swojej pani. Umysł Wilkinsona, szarpiąc się w panice, w poszukiwaniu równowagi, natychmiast uchwycił się faktu podobieństwa jasnego psa i białego stroju kobiety oraz jej słynnych jasnych włosów. Dokonał transpozycji jednego i drugiego. Brający się umysł nie dopuszczał do świadomości, że zabicie kobiety rzeczywiście nastąpiło, a więc natychmiast przyjął jako prawdę to, że młoda kobieta przeżyła, a pies nie żyje. Następnie zaś mówił psychiatra, ciągle jeszcze zdrów na umyśle, lecz mając to jedno utrwalone urojenie, Wilkinson łagodził za psa, zaprzyjaźnił się z nim i już rzeczywiście wierzył, że pies jest kobietą. Zabrał tego psa do domu i znalazł tam barek i odegrał przyjazną scenę towarzyskiego picia ze zmarłą. Jednakże pod progiem świadomości Wilkinsona tkwił dręczący go wyrzut i lęk. Powodu tego, co uczynił. Dla stłumienia tego lęku w głębi podświadomości czuł może potrzebę dokonania jakiegoś znanego, zwyczajnego aktu, wykonania normalnych ruchów tak, aby nierealne wspomnienie wydarzeń poprzedzających mogło również wydawać się normalne i prawdziwe. Niewątpliwie wtedy Wilkinson wyjął aparat fotograficzny i zrobił tych 12 zdjęć, stanowiących dowód rzeczowy. Operowanie kamerą było zwykłym wzorcem nawykowej czynności. Fotografował niemal automatycznie. Zwykła praca uspokoiła go, sprawiała, iż uważał, że wszystko jest w porządku, a kiedy pracę skończył, to cóż bardziej naturalnego, niż położyć swoją wizytówkę firmową na stole? To też zawodowy nawyk. Następnie Wilkinson pojechał, by zakończyć to, co pierwotnie sprowadziło go do Laurel Canyon, a więc dostarczył zdjęcia klientowi. Wyjechał drugą bramą, będąc ofiarą urojenia fantazji, iż zabił jedynie psa. Sędzia rozstrzygnął. Uznał, że świadectwo psychiatry jest dopuszczalne, ale zastrzegłby, by przysięgli, wytworzyli sobie własny osąd co do jego wartości i starannie rozważyli, w jakim stopniu jest to świadectwo biegłego, a w jakim prywatna opinia lekarza. Następnego dnia prokurator ściągnął do sądu dwóch dalszych psychiatrów, którzy również rozmawiali poprzednio ze mną w celi, ale znacznie krócej niż dr Nicholson. Zgodzili się co do tego, że jestem zdrów na umyśle, ale nie stwierdzili dowodów nabytego urojenia. Prokurator oświadczył przysięgłym, że wobec tego wymyśliłem urojenie dla symulowania choroby umysłowej i ocalenia skóry. Wydubał nawet rocznie Gimnazjum Hollywoodzkiego, do którego uczęszczałem, wydany w roku 1932 i chciał wykazać, że skoro byłem przewodniczącym szkolnego kółka dramatycznego, to jestem zdolnym aktorem. Także nie wiem, na co przydało mi się świadectwo doktora Nicholsona. Podsumowując wszystko wobec przysięgłych, prokurator wykorzystał przeciwko mnie jakość mojej własnej pracy zawodowej, wymachując dwunastu zdjęcioma domu aktorki przed nosami dwunastu członków ławy przysięgłych, a potem rozdając im po jednej odbitce, poprosił, by zechcieli zauważyć, jak ostre i dobre są moje zdjęcia. Trzeba było pewnej ręki, by zrobić takie fotografie, oświadczył. Kto, z wyjątkiem człowieka w pełni poczytalności i zdolności, mógłby zrobić zdjęcia tak wysokiej klasy bezpośrednio po dokonaniu okrutnego morderstwa z premedytacją, albowiem to było morderstwo. Okrutna, z zimną krwią popełniona zbrodnia, wynikająca z namiętności. Oskarżenie publiczne dowiodło w tym przypadku, że zbrodnia, wynikająca z afektu, może być dokonana z zimną krwią. Oskarżenie uważa, że czcigodne panie i panowie przysięgli, mogą jedynie wydawać werdykt winy morderstwa z premedytacją. Jak wiadomo, ustawy kalifornijskie dają nam opcję zalecenia dożywotniego więzienia albo kary śmierci. Zbrodnia ta była tak niezwykle okrutna i premedytowana, że w imieniu stanu Kalifornia nie waham się spodziewać po Was, i że w dobrej wierze zalecicie karę Śmierci. Cóż? Czytujecie gazety. Wiecie, że ława przysięgłych ciągle jeszcze nie zebrała się po czterech dniach. Co myślicie o tej sprawie? Przyznać muszą, że dla mnie nadal nie jest bardziej jasna niż wtedy, gdy policja wyciągnęła mnie rano z łóżka. Kobieta rzeczywiście nie żyje. Widziałem zdjęcia jej ciała w gazetach. Bliższy, bardziej przerażający widok samo ciało stanowił dowód dla sądu. To było jej ciało. Nie żyje. A połowy pies żyje. Widziałem go w sądzie. Mój adwokat sprawdził tam, gdzie rejestrują psy i stwierdził, że w obrębie okręgu Los Angeles jest dokładnie 18 innych dorosłych rosyjskich ogarów, wraz z moją żoną. Mario, dotarli do właścicieli wszystkich tych psów i osobiście widzieli, że wszystkie psy żyją. Wszelkie dowody zdają się wskazywać, że to, co doktor Nicholson mówił, mogło się zdarzyć naprawdę. Mój wóz najechał aktorkę, a jej krzyki i ból i mój szok w chwili jej rozpoznania były tak okropne, że coś mi w głowie się przekręciło i opewniło mnie, że zabiłem psa. Zrobiło to ze mnie wariata aż do teraz. A jednak, wbrew wadze wszystkich dowodów, człowiek musi w końcu ufać jedynie świadectwu własnych zmysłów. Ja wiem, że zabiłem psa. Ja wiem, że ja rozmawiałem z kobietą, że z nią piłem, i tej kobiecie kazałem pozować, gdy robiłem zdjęcia i pozostawiłem ją na pewno żywą. Wiem również, iż wszyscy trzej psychiatrzy mają rację, mówiąc, że jestem normalny. Stale myślę jasno. Moje zachowanie się w sądzie było rozsądne. Kocham żonę w boleśnie normalny sposób. Rozumuję ją całkiem prawidłowo. Czy opowiadanie, które właśnie słyszycie, nie jest jasne? Czy brzmi jak wymysł człowieka z jakąś demencją? Istnieje tylko pewien szczegół dowodowy, który pozostał, a co do którego nie mogę zmusić się, by go zrozumieć. Może to oznacza, że zwariowałem że mam jakieś utrwalone urojenie? Pamiętacie, jak powiedziałem wam o tym, że kobieta uderzyła mnie w twarz, gdy zabiłem psa? Uderzyła dwa razy, a za trzecim zamachem podniosłem ramię, by osłonić twarz i drapnęłem mi wtedy rękę jej długie paznokcie. Cóż, te zadrapania już się teraz zagoiły, ale na wierzchu dłoni ciągle jeszcze widać bliznę. O, spójrzcie na nie. Popatrzcie, jak długie, głębokie i równoległe były te drapnięcia. Więc siedzę tutaj, zastanawiając się, co zrobił ława przysięgłych i bez przerwy przeglądam się tym bliznom. Nie wyglądają mi teraz całkiem na drapnięcia kobiecych paznokci. Martwi mnie to, że wyglądają prawie zupełnie jak Ślady pazurów psa. Przełożył Tadeusz Adrian Malanowski. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie grozy. Tchnienie grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl przez Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.